Tak, powtarza się koszmar z zeszłego roku, gdzie też graliśmy z Górnikiem Konin i też przegrywamy. No co, no szkoda, bardzo chcieliśmy, to jest piłka, gdzieś tam pierwsza połowa pod kontrolą, nie zapowiadało nic, powiedzmy, takiego rezultatu. Druga połowa troszkę bardziej otwarta i ze strony Kotwicy i naszej, stąd gdzieś tam sytuacja, rzut karny, nie chcę oceniać, sędzia gwizdnął, zamienili na bramkę i jadą do domu z 3 punktami. Tak, tylko szkoda, że to się nie przekładało gdzieś tam na czyste sytuacje podbramkowe, bo można się utrzymywać, ale bez celu to jest, jeśli nie przekłada się to na sytuacje strzeleckie. My jakieś tam mieliśmy, ale też chyba nie stuprocentowe, dlatego nie zdobyliśmy bramki. Ciężko nam się też grało przy głęboko cofniętej kotwicy, plus jeszcze boisko wiedzieliśmy, że w drugiej połowie nie będzie nam pomagać, dlatego gdzieś tam te wrzutki nie spełniły zadania, które miały. No nic, no tyle. No. Bardzo chcieliśmy, ale no nie zawsze wygrywa się, nie zawsze gdzieś tam chęci, czasem troszkę szczęścia. Kotwica dzielnie się broniła cały czas, sumiennie, solidnie, nie dopuszczane do sytuacji, stąd sytuację zamienili na bramkę, no i mają 3 punkty. Szczerze, że ja nawet nie specjalnie liczyłem, tak, do każdego meczu się przygotowujemy na początku tygodnia i każdy jest cel postawiony, żeby to zrobić, żeby go wygrać. Dlatego no myślę, że tak, ale jeszcze jest cała runda, jeszcze jest jeden mecz w rundzie, gdzie będziemy na pewno chcieli poprawić sobie nastroje i z takim podejściem jutro wrócimy do pracy. Tak, ale z tego co gdzieś tam wiemy, z Kolwim też próbuje trochę pograć piłką. Nie wiem, jak boisko u nich będzie w tym momencie. Jeśli warunki będą sprzyjające, to na pewno powalczymy, no bo z każdym chcemy walczyć. Czy Elana tak przyjechała, jest obecnie liderem, i też z nią graliśmy w piłkę, staraliśmy się, zremisowaliśmy, ale nikogo, nie wiem, niespecjalnie się boimy w tej lidze. Każdy mecz chcemy wygrać i tyle, i tak podchodzimy do meczu. Nic oprócz gdzieś tam zaplanowania okresu przygotowawczego i sparingów nie mamy coś więcej omówione, dlatego spokojnie, jeszcze jest jeden mecz, jeszcze nie skończyła się runda. Chcemy w nim dobrze się zaprezentować ze zdobyczą punktową.